Moja droga, święta, umiłowana przyjaciółko, jesteś. Tak sobie jesteś i od tego zaczniemy. To będzie nasz punkt wyjścia. Jesteś sobie. Jesteś. Pojawiają się w tobie pewnego rodzaju intencje, prośby, znaczenia, rzeczy, które byś chciała, które do ciebie przychodzą, czasami ze świata, czasami z twojego wnętrza, coś, co byś chciała lub myślała, że chcesz, lub myślała, że chcesz, myślała, że chcesz. I teraz proszę cię, podąż wraz ze mną do rdzenia twojej istoty, tam gdzie znajduje się Bóg, to co tworzy twoją dotychczasową egzystencję, twoje dotychczasowe doświadczenia. Podąż ze mną do wnętrza siebie i popatrz. I popatrz, proszę. Popatrz. Pierwszą rzecz, którą odkrywamy. Pierwszą, naczelną, główną. W zasadzie to najważniejszą. Przecież moja droga, święta, umiłowana przyjaciółko, z tobą już jest wszystko w porządku. Najważniejsza rzecz, która umknęła ci w tym kołowrotku myśli. Nie będę celowo oceniał, czy próbował zgadnąć, skąd te myśli pochodzą, bo ja nie chcę członkować twojej istoty i proszę cię, też nie rozczłonkowywuj siebie, nie dziel siebie, o to jest z tego, to jest z tego, z ciebie wynikają te myśli, z twojego wnętrza i okej. Ale głębiej, głębiej jest najpierw ta oaza, tego spokoju, która jest głębiej niż to, co wydaje się, że teraz ciebie przygniata. Głębiej. Jeżeli umysł będzie nas blokował, będzie stawał okoniem i nie pozwoli ci przez tą ciemność wejść głębiej, to nie dostaniemy się do środka. Nie dostaniemy się. I to jest najważniejsza rzecz tak naprawdę. Najpierw trzeba zrzucić to, co jest ciemne, żeby wejść głębiej do tego, co jest jasne. To jest pierwszy krok. W zasadzie najważniejszy w tej naszej wędrówce, w tej drodze do Boga. Ten pierwszy krok. Wejście głębiej. Wejście głębiej. Zobacz proszę i wykryj opory, które są dokładnie w tym miejscu. Ja nie chcę wejść głębiej. Ja chciałabym rozwiązać mój ten problem, ten mój dylemat, ten tutaj, co, z czym przychodzę, to o co pytam. A ty jak zawsze odwracasz moje myśli, każesz mi iść do środka, a mi się to ci nie podoba, przynajmniej części mnie. A my chcemy właśnie na przekór tym różnym głosom wejść do środka, i najpierw wewnątrz odnaleźć pokój, światło, królestwo, a dopiero później zacząć się zastanawiać,